3 sierpnia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach miała miejsce uroczystość przekazania nowego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To deski ortopedyczne, torby ratownicze czy zestawy medyczne. Oby nie był przydatny, bo jest to sprzęt ratownictwa medycznego, oby naszym mieszkańcom nie był potrzebny. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajny prezent, że tak powiem. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali rolę, jaką odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna w systemie ratownictwa na Śląsku. Ich praca jest ponad wymiar potrzebna w Katowicach, ponieważ tych interwencji mamy mnóstwo. 4652 interwencje w roku to jest naprawdę dużo pracy. Jednostki OSP realizują nam wyjazdy w granicach 20% w całości, więc wkład jest widoczny po samych cyfrach. Pomagają nam pod względem finansowym i wyposażeniowym. Tak jak dzisiaj pan prezydent powiedział, ostatnia z tych naszych siedzib w Dąbrówce Małej jest modernizowana i remontowana, z czego się bardzo cieszymy. Trzeba jasno powiedzieć, że to są jednostki, które są potrzebne i poprzez ich udoskonalanie zwiększamy również to bezpieczeństwo w naszym mieście, ale ja bym chciał, aby przede wszystkim ten sprzęt, który dzisiaj otrzymali, który posiadają dzisiaj nasi strażacy ochotnicy, był jak najrzadziej wykorzystywany, bo to będzie świadczyło o tym, że jest bardzo bezpiecznie, a ten sprzęt powinien głównie służyć edukacji i prewencji dla w szczególności młodzieży, jak również mieszkańców naszego miasta. Nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy współfinansowano ze środków ministra sprawiedliwości. W całym kraju przeznaczono na niego ponad 100 milionów złotych.